Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tori 152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy. Spójrz na ten bałagan. Jaki masz problem? Problem? Mój problem siedzi właśnie przy ognisku, a właściwie to dwa problemy. Nie rozumiem. Dwie kobiety przy moim ognisku, bez mojej zgody. Jeszcze jakieś pytania? Okej, bo przyszła, moi drodzy, do Rikaso, ponieważ mamy poprosić właśnie o ten alkohol. I widzę, że tu jest jakieś mini zadanie, czy coś w tym stylu. No ale tak, witam Was oczywiście w nowym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Legend of Asun. No i właśnie miałam Wam powiedzieć, że właśnie tutaj przyszłam do Rikaso. Pogadajmy, nie? Merlot opowiedział, że pędzisz najlepszą gorzałkę w całym mieście. Skoro o tym mówi, to pewnie musi być prawdą. To co podać? Potrzebuję czegoś naprawdę mocnego i nietuzinkowego. Coś się znajdzie. Mogę zaproponować jabłonówkę, gin albo mocniejszą ryżówkę. Myślę, że ryżówka spełni moje zadanie. Wiesz co? Ponieważ pomogłeś mi z rodziną, nie wezmę od ciebie ani monety, chociaż alkohol faktycznie nie jest tani. Dzięki. Do następnego razu. Czekaj, bo ty masz jakiś problem ewidentny. Chwila. Jeśli ci przeszkadzają, to się ich pozbądź. I jak niby mam to zrobić? Spójrz tylko na te wywłoki. Te słowa by się im na pewno nie spodobały. Ja nic nie mówiłem. Okej, dobra, no to zagadajmy z tymi kobietami. Faktycznie, jakieś tutaj są. Kim jesteś? Moi rodzice dali mi na imię Juliana. Moja siostra Fiona i ja należymy do grupy poszukiwaczy przygód. Możesz mnie czegoś nauczyć? Nie wiem nawet czego, nie wyglądasz mi raczej na żółtodziepa, więc pewnie znasz parę sztuczek. Nie przychodzi mi do głowy nic, czego byłabym w stanie cię nauczyć. Co tu porabiacie? Rozgościłyśmy się tutaj blisko tego dziwaka i czekamy na resztę naszych przyjaciół. Juliana i ja należymy do grupy poszukiwaczy przygód. Podróżujemy po wyspie w poszukiwaniu skarbów. Niedawno wpadliśmy na trop czegoś większego. W pobliskiej jaskini znalazłam starożytne zwoje, które wskazują na świątynię z cennymi skarbami. To może być odkrycie życia. Kiedy mają przyjść właśnie znajomi? Chciałabym to wiedzieć, powinni być niebawem. A może coś im się stało? Na pewno nie, nic nie byłoby w stanie ich tchnąć. Czy ten dziwak nie ma nic przeciwko waszej obecności? Też coś, raczej wygląda jakby potrzebował nowszego towarzystwa. A nawet jeśli mu przeszkadzamy, to mam to gdzieś. Przecież jesteście kobietami. I co z tego, myślisz, że tylko wy mężczyźni możecie walczyć? Wierz mi, że pokonam większość facetów na tej wyspie, w tym i ciebie. Już dobrze, tak głośno myślałem, nie miałem nic długo na myśli. Brzmi ciekawie. I takie jest, jednak na pewno nie jest to podróż dla mięczaków. Okej, dobra. Nie wiem, co ma to dać, ale okej. Widzę, że nic nie możemy z tym zrobić, po prostu od taka rzecz dodatkowa. Robi się ciemno, więc będziemy szli jeszcze w Kimę, myślę, u Rikaso. Możliwe, że stracimy trochę zdrowia, ponieważ no podczas tego eksperymentu właśnie będziemy tracić niestety zdrowie. No, ale będziemy zyskiwać chyba manę. I szczerze mówiąc, to nie był dobry wybór. To było zadanie na zasadzie robimy albo nie. Okej, dobra, nie wnikam. Także w sumie zrobiłam tego questa tylko dlatego, żeby go zrobić, a w sumie to mogliśmy tego nie robić. Ta modyfikacja ma takie questy, których warto nie robić. Pod pewnymi względami niestety, no ale chcę Wam pokazać jak najwięcej, więc no ten koszt zdrowia poniesiemy. Moi drodzy, chciałam Wam pokazać jeszcze tutaj, bo właśnie mamy teleporter na bagno. Na razie może się tu nie będę szwendolić, chociaż tam było trochę przeciwników, ale głównie chodziło mi o teleport, orkowy artefakt. Mocny bimber musimy oddać i myślę, że później już będziemy wracać na spokojnie do zwiedzania miejsc, do których mamy dostęp, że tak powiem. Czyli konkretniej rzecz biorąc... A Oswald, co tam u ciebie? Słychać? Nic? No to nic, dobra. Oddamy w takim razie Sergiejowi ten alkohol.
i będziemy szli do wolnego obozu, żeby ruszyć dalej fabułę. Plus, jeżeli napotkam na Flinta, no to damy sobie w łuki kolejne punkty. Bo tak naprawdę fajne mamy umiejętności tylko dzięki mojemu paskowi. Co tu się stało, że się tak zatrzęsła ziemia? Widzę, że Sergeja to tutaj nie ma, tak w ogóle. On czasami jest też w innym miejscu i chyba akurat teraz tam przybywa. Mianowicie czasami tutaj tnie drewno nieopodal. No i widzę, że właśnie tutaj jest. Hej! Mam Ich hab den alkohol. Schnaps. Sehr Świetnie, w gut. takim Dann razie habe mam ich coś mal w zamian wieder za was tę für nudną diese robotę. Dankbarkeit. Ich I sehe es jak im Kopf. już Immer czuję, jak wieder to dein Paar, nadchodzi. Jutro Brother. będę miał kaca i to jakiego? Und Masz coś jeszcze do das wird von zrobienia? dir für Nic ci nichts nie przychodzi kommen. do głowy. Dobra. Czyli na luziku idziemy do wolnego obozu. Fajny jest ten system teleportów. Myślę, że bardzo nam ułatwia życie. Widzę, że Flinta tu nie ma. Dalej tu jest Lukas, co ciekawe. Chyba, że Flint jest w innym miejscu, no bo w sumie powinien już być w obozie z powrotem. A niestety go tutaj nie ma. Szczególnie, że Cortez już jest w obozie normalnie. No ale Flinta niestety nie widzę. Szkoda. Dobra, w takim razie idziemy chyba do Worina pogadać, żeby nas wpuścił do świątyni. Pozwól mi Lass mich przejść, muszę passieren. dostać się do Ich muss in den świątyni. Tempel. Du Byłeś z warst Flintem na wyprawie. Powiedział nam już wszystko, co ważne i jaką rolę w tym odegrałeś. Z pewnością daję ci to swobodny dostęp do świątyni, ale zaoferowałbym ci jeszcze lepszą zbroję. Idź do Stasza i odbierz nową zbroję, zasługujesz na nią. To było więcej niż się spodziewałem, dziękuję ci. Wow, czyli możemy i wejść do świątyni i mamy jeszcze lepszy pancerz. Mam nadzieję, że będzie lepszy od tej zbroi. Byłoby super. Siema, Stasz. Chcę lepszą zbroję. Worin mówi, że mogę taką dostać. Skoro tak mówi, to w porządku. Mam tu do wyboru dwie zbroje dla wojowników. Jedną mogę ci dać od razu, ale za drugą będziesz musiał zapłacić z własnej kieszeni. I zanim się zdecydujesz, zbroje nie rosną na drzewach, więc zanim kupisz lepszą, oddaj mi starą. Zawsze znajdą się tacy, którzy sprzedają starą zbroję zamiast uczciwie ją oddać. Dokładnie tak, więc którą wolisz? Jak myślicie, kupujemy od razu ciężki pancerz? Myślę, że możemy kupić. Ciężki pancerz. Masz tę piękność. Myślę, że to będzie dobre rozwiązanie, ponieważ no i tak mamy sporą liczbę pieniądza. Aha, tej starej nawet nie zobaczymy, no ale ciężki pancerz myślę, że będzie jak najbardziej przydatny. Szczególnie, że nas na niego stać. Także na luzie. Czyli rozumiem, że mogę stać. O co chodzi? Nic, przechodź. Super. Stać. O co chodzi? Nic, przechodź. Dobra, dzięki. Pytanie, czy będzie jakiś teleport? Nie ma. A Flint widzę, że jest tu. Więc nadal żyjesz. Czy Magus znowu gdzieś cię wysłał? Jak widzisz, a ty przesiadujesz teraz w świątyni? Tylko na krótki czas. Zazwyczaj jestem przed nią w obozie. Zwłaszcza, że pod moją nieobecność wiele prac zostało niedokończonych. Czy wydarzyło się coś ważnego, gdy próbowałeś wydostać się ze świątyni i bagna? Cóż, myślę, że coś się za nami zawaliło, kiedy chcieliśmy się wydostać. Potem skręciliśmy w złą stronę i nagle znaleźliśmy się w zupełnie innym miejscu. Chcieliśmy zabrać stamtąd kilka mniejszych rzeczy, które wyglądały całkiem interesująco, ale potem Adrian poczuł, że musi zająć się nimi sam. Cóż, zapłacił nawet za to całkiem nieźle w złocie. Te kamienie musiały być dla niego bardzo ważne, ale wtedy nas to nie obchodziło. Cortez i ja po prostu chcieliśmy się stamtąd wydostać, więc zabraliśmy wszystkie nasze rzeczy i wróciliśmy. Od tego czasu nie widziałem Magusa. Tak przy okazji, ludzi, których wysłałem do Akademii, też nie, jakby o tym pomyśleć. Dlatego tu jestem, jednak nadal muszę iść do Seleny i przekazać jej wiadomość, zanim o tym zapomnę. Wiesz, gdzie mogę ją znaleźć? Nie mam pojęcia, ale nie widziałem jej ostatnio. To i tak nie ma znaczenia, jakoś się znajdę. Zobaczymy się później. O, ty też uczysz tego, broni jednoręcznej. Dobra. Ale my idziemy oczywiście w łuk. Zaraz sobie zobaczymy, jak to wygląda. Ja mam pasek, który nam dodaje... Ile tego procentu? 10. Czyli mamy 40 punktów. Czyli zrobimy sobie... 5. I teraz raz.
2, 3, 4. No i teraz już na razie nie zrobimy za bardzo więcej. 59%. Potem sobie przebijemy próg. Tutaj też pamiętam o tym, że mamy zadanie najsilniejszy z silnych oczywiście. Także zobaczymy, czy to nam się też uda tutaj wykonać. To jest chyba on zresztą. Hej, ty. Siema. Ty jesteś Aston? Tak, jestem. Skąd wiedziałeś? Znalazłem ogłoszenie z twoim wyzwaniem. A kiedy zobaczyłem, że tak tu stoisz, od razu wiedziałem, kim jesteś. Wydasz się całkiem pewny siebie. Samozwańczym. Nawet Ajax bardzo mnie szanuje. Dużo razem trenowaliśmy, ale on od dawna nie chciał angażować się w prawdziwą walkę. Odkąd został ochroniarzem i doradcą Wulfgara, jego ostrze nie może się ze mną równać. Od tamtej pory nie przegrałem z nikim walki. Dopóki nikt mnie nie pokona, to jestem najsilniejszym wojownikiem na wyspie, prawda? Cóż, a jak było wcześniej? Co masz na myśli? Oczywiście, że wcześniej też nie. No dobra, czasami było ciężko. Przeważnie byliśmy sobie równi, ale teraz nikt nie ma ze mną szans. Stąd też wyzwanie. Jesteś zainteresowany odbiciem mordy? Tak, rzucam ci wyzwanie. Wspaniale, w końcu znów mogę poćwiczyć z prawdziwą osobą. Dlaczego, nigdy nie chcę z tobą walczyć? Nie, niestety nie. Nie wolno mi już również rywalizować na arenie. Wszyscy postawiliby na mnie, a Gorok by zbankrutował. Ale robię dygresję. Daj mi znać, kiedy będziesz gotowy skończyć w błocie. Granicząca z cudem kradzież. Na razie nie chcę trafić do błota. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Tutaj widzę samych chyba berserkerów. Sobie ćwiczą. Tam widzę magów, a tu jeszcze mamy Oskara Kowala. Kradzież będzie trudna. To nie jest problem. Żaden. Dobra, no to myślę, że pójdziemy w stronę magów najpierw, skoro tutaj są faktycznie. Regał na książki możemy sprawdzić. Wytwarzanie strzał. Okej, ja i tak umiem już wytwarzać strzały, ale no może się to uda, jakby wiecie, być przydatne, nie? Dobra, czy tutaj coś ciekawego? Nie. Tutaj puste pergaminy tylko, jest jakiś mag. Tu są zamknięte drzwi. Tu jest Tyras i jest Selena. Hej, ty. Cześć Tyras. Ty nic, ale Selenka. Hej, ty. Fajny ma bardzo kapelutek. Diabelsko trudna kradzież. 95. No niestety aż tyle nie mam. Karador dał mi list do maga o imieniu Selena. Nie mylę się, że chodzi o ciebie? List zaadresowany do mnie? Daj mi spojrzeć. Uznam to za potwierdzenie. Fajny ma kapelutek, nie? A, przepraszam, całkowicie się zamyśliłam. Nie wiem, o co chodzi, ale domyślam się, że zaraz wszystko mi wyjaśnisz. Karador zawsze bierze wszystko do siebie. Teraz pisze tak poważnie i zdystansowanie. Konieczna była nawet moja obecność tutaj, ale co on właściwie ma na myśli? Czy magowie coś tu znaleźli? Cóż, można tak powiedzieć. Tutaj zawsze można coś znaleźć. Mogę ci w czymś pomóc? A znasz się na orkowym piśmie? Jesteś w stanie je rozszyfrować? Niestety nie. W takim razie nie będę miała z ciebie pożytku. Popytaj innych magów. Z pewnością znajdę dla ciebie jakąś prostą robótkę. Co powinienem wiedzieć o świątyni? Zbudowali ją orkowie, na długo przed tym, jak ludzie postawili stopę na wyspie. Ponieważ jest bardzo dobrze zachowana, a architektura różni się od zwykłych budowli, oceniamy, że jest znacznie młodsza niż większość innych budynków. Jakich innych budynków? Oprócz dość zniszczonej świątyni na Wagnie prawie nic już nie istnieje. Nie, po zakończeniu wojny prawie wszystko zostało skolizowane i zniszczone przez ludzi, ale prymitywne zapiski i malunki wciąż istnieją, głównie w tej świątyni. I dlaczego ta nie została zniszczona? Kto wie, musiała po prostu stać pusta przez dziesięciolecia, nikt nie był nią zainteresowany. Nikt, choć prawie wszyscy o niej wiedzieli lub przynajmniej słyszeli. To piękny pomnik historii. Teraz służy Wulfgarowi w innym celu. Powiem tak, co było tak ważne, że nikt nie powinien o tym wiedzieć? Nie mów tak. Właściwie jesteśmy tutaj, aby zbadać świątynię i zrozumieć jej historię.
Zawsze udawało się to bez większych problemów. Wulfgar i inni pozwalali nam to robić, dopóki za to płaciliśmy. Przynajmniej do momentu, gdy zburzyliśmy ścianę i runął sufit. Sufit opadł? Co takiego zrobiliście? To nawet nie było zaplanowane, użyliśmy tylko magii, na którą ściany nie były przygotowane. Doprowadziło do następnie do upadku. Nie sądzę, żeby potem Wulfgar był w dobrym stanie. Ależ skąd? Z pewnością był zachwycony, słysząc o tym. Bo dokładnie, odkryliśmy rodzaj tunelu lub bocznego przejścia. Prowadzi przez skały gdzieś w górach na południe stąd. Na południe? Na południe od miasta, czy co? Nie wiem, ale z tego powodu powstało spore zamieszanie. Jest to bardzo prawdopodobne z racji odnalezionego tunelu i miejsca, do którego może prowadzić. Parę kamieni nie dałoby się odsunąć, ale to? O czym mówisz? Dobry Boże, coś takiego może poważnie zakłócić równowagę polityczną tej wyspy. A ty nigdy nie poczułaś potrzeby zgłoszenia tego Karadorowi? Pomyśl, zanim cokolwiek zrobisz. Gdzie w ogóle jest ten tunel? Musisz zejść tymi kamiennymi schodami z głównego poziomu. Na końcu po prawej stronie jest przejście. Jednak obecnie jest zamknięty i bez zgody Wulfgara nikt przez niego nie przejdzie w najbliższej przyszłości. Mam przy sobie nóż do rzucania. Grupa wojowników i rekrutów miała przynieść księgę ze świątyni na bagnie do Akademii. W jednym ze zwłok znalazłem wbity ten oto nóż. Chcesz się teraz tym chwalić? Chcę wiedzieć, skąd pochodzi, kto go używał, a co ważniejsze, gdzie jest teraz ta przeklęta księga. Ponieważ nie mam dalszych tropów, muszę zacząć od miejsca, w którym mają do czynienia z wszelkiego rodzaju bronią. Dlatego pytasz o to maga? Nie przepadamy za mieczami czy toporami, gdybyś nie zauważył. Zauważyłem jednak, list Karadora do ciebie był sposobem na udzielenie mi dostępu do tego miejsca. To oczywiste, że od kogoś muszę zacząć. W takim razie rozejrzyj się i popytaj ważniejszych ludzi w świątyni. Nie mogę ci nic więcej powiedzieć. Okej. No dobra. Ciekawe mnie, co tam jest w środku. Zobaczmy. Może Oskar będzie coś wiedział na ten temat. No nie za bardzo. Tutaj mamy jeszcze coś. Tutaj ktoś nawet siedzi. Zróbmy jakoś save'a, bo dawno chyba nie zapisywałam gierki. No i ogarniemy, że coś tutaj jest do zrobienia, czy nie ma. Tu jest dużo rzeczy całkiem. W teorii mogłabym sobie to zabrać, ale w praktyce chyba nie potrzebujemy tego. Damuel. Możesz mnie czegoś o wydobyciu? Pokazałeś już, że można na tobie polegać. Jeśli chcesz, mogę pokazać ci, jak lepiej kopać rudę. Ale nie za darmo. Nie wygląda, że jeden z berserkerów Ajaxa. Kim jesteś? Jestem Damuel, nadzorca wydobycia. Zaczynałem jako zwykły kopacz i pomagałem tutejszym magom w ich wykopaliskach. Tak przy okazji musisz wiedzieć, że wolny obóz wtedy jeszcze nie istniał. Ciekawie zrobiło się dopiero wtedy, gdy osiedliliśmy się tu na stałe z wieloma różnymi ludźmi. Więc dotarłeś tu przed Wulfgarem? Mój drogi chłopcze, nie tylko byłem tu przed nim, ale byłem rzecznikiem tych wszystkich, którzy pomagali tu przed nim. Byłeś byłym przywódcą wolnego obozu? Czy to brzmi tak niewiarygodnie? Nie było wtedy jeszcze wiele do zrobienia, ale tak, niewielu ludzi to pamięta, ale tak wyglądały czasy przed Wulfgarem. Teraz jestem odpowiedzialny tylko za to, aby w kopalni żelaza wszystko przebiegało sprawnie. Brzmisz, jakbyś tego nie chciał. Wszystko ma dobre i złe strony. Ale w pewnym momencie każdy powinien ustąpić. Kiedy zobaczyłem, jak przybył tutaj ze swoimi ludźmi, wiedziałem, że może kontynuować naszą sprawę. Teraz nadal pomagam, gdzie mogę, ale jest to moja powinność, którą spełnię ze starymi kumplami z dawnych czasów. Czy mogę wymienić u ciebie rudę? Nie, ale gdybyśmy mieli kowala, wysłałbym cię do niego, ale niestety żadnego nie mamy i od tego czasu kuźnia jest pusta. Porozmawiaj o tym z Estano. Kiedy będziemy mieli nowego kowala, będzie też nowy hutnik, z którym możesz handlować. Zazwyczaj znajdziesz go w kopalni żelaza. Co powinienem wiedzieć o kopalni? Kopalnia żelaza jest głównym źródłem dochodu wolnego obozu. Prawie każdy na wyspie potrzebuje stali, a statki już nie pływają. Jakie to tragiczne dla miasta, nieprawdaż? Oni też muszą od nas kupować. Poczekaj, miasto, czyli przedstawiciele księcia kupują od was stal? Muszą, chodzi o to, że my chcemy być niezależni, a miasto nie. W każdym miesiącu kolonia, czyli Asun, ma płacić koronie podatki. Są to oczywiście sztabki złota, ale także żywność, odzież i stal czy wyroby z niej. Prawie wszystko, co produkowane jest tu.
No już sobie wyobrażam, gdzie leży problem. Na Sun można znaleźć prawie wszystko, ale prawie nigdzie nie ma rud żelaza. Ponieważ popyt na stal rósł w sercu Lalwani, nikt nie mógł sobie wyobrazić, że Asun nie może zaspokoić popytu bez konieczności sprawdzania jej. Kiedy statki pływały, nie był to żaden problem, ale teraz, gdy żegluga upadła... Teraz miasto jest praktycznie zmuszane do kupowania stali od tych, którzy siedzą na jedynych złożach. A tak się składa, że są ich największymi konkurentami. Jak do tego doszło? Nikt nie powiedział, że mieszkańcy kontynentu są mądrzy, prawda? Nie pamiętam, kto wtedy wystąpił z tą prośbą, ale jak najszybciej należy ją wycofać. Tylko ludzie Wulfgara mają wstęp do kopalni? Tak, zostało ustalone. Dlaczego? Skoro wypuszczasz kogoś do świątyni, możesz też wpuścić do kopalni. Nie, jeśli ktokolwiek wykopie coś w kopalni, to będzie to na mojej głowie. Nie ma tam nic ważnego do zobaczenia, magowie tym bardziej nie powinni tam wchodzić. Pracuję dla nich wystarczająco długo, by wiedzieć, że ich sposób prowadzenia wykopalisk jest niezgodny z naszym. Kto pracuje w kopalni? Pracują tu ci sami, co poprzednio. Poprzednio? Przed czasami Wulfgara. Większość z tych, którzy nie chcą lub nie mogą teraz walczyć, wspiera obóz w ten sposób. Prawie wszyscy znają się od lat. Tak to działa w kolonii. W kopalni, nie w kolonii. Dobra. Super. Ale Ajaxa nie widziałam nigdzie. Możliwe, że jest w innym miejscu chłopak. Tu jest jakiś mnich tylko. Dobra, czyli w sumie zostało nam iść chyba wyżej, nie? Prawda, tutaj coś jest, tam coś jest. Dobre pytanie, gdzie tutaj się udać. Ewentualnie wszystkie drogi prowadzą w jedno miejsce. Są kolumny. Coś klikło. Tu jest Ramsus jakiś, skrzynia. Ciekawe. O kurde, przywołałam orka. Siemano. Co ty tutaj robisz? Jestem Ramsus i badam te posągi i statuetki orków w imieniu Akademii. Mówię interesujące, równie zainteresujące są dla mnie te ozdobne kolumny. Ale bądź ostrożny, nie dotykaj tej złotej skrzyni, jest zabezpieczona śmiertelną pułapką. Znalazłeś już coś? Do tej pory nie udało mi się dowiedzieć o tym zbyt wiele. Orkowie to dość prymitywna rasa. Nie mają prawdziwego wyczucia sztuki, a jednak stawiają te posągi i oddają hołd takim statuom. Nie mogę się doczekać, żeby dowiedzieć się, dlaczego te rzeczy są tak ważne. Trochę eksperymentowałem z kolumnami, ale niewiele się wydarzyło. Możesz sam spróbować. Ale bądź ostrożny, jeśli obrócisz filary w złej kolejności, pojawi się ork szkielet. Poddałem się po kilku nieudanych próbach, ponieważ me trudy prawie sprowadziły na mnie śmierć. Jakich kombinacji próbowałeś? Zacząłem od supa na rampie, jednak mechanizm może się zmieniać wraz z aktywacjami i nie wiadomo, czy są to wszystkie filary. Próbowałem przez chwilę, ale tylko jeden przełącznik cokolwiek robi. Może po prostu rozwalmy te kolumny przy pomocy kilo... Czekaj, to może być to. Tak, jeszcze tego nie próbowałem. Czego, rozbijania? A gdybyśmy obrócili te kolumny w tym samym czasie? W porządku, dajmy znać, kiedy zaczynamy. Dobra. O kurde. O kurde. Ramsus to chyba może umrzeć jednak. Matko bosko, no. Myślę, że poczyniliśmy postępy, mimo że tym razem pojawiło się tylko więcej szkieletów. Spróbuj rozwiązać tę zagadkę. W międzyczasie będę tu mieć oczy szeroko otwarte na wypadek, gdyby wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Skrzynia nadal wygląda nieco podejrzanie. Bądź z nią ostrożny. Okej. Spróbuję. Masakra, wam powiem. Dobra, na razie mamy do dyspozycji w sumie same te kolumny.
Co mówi nam dziennik? Zobaczmy. Odważyć sprawdzić skrzynię, tak? No zobaczymy. Okej, oberwałam. Rozwiązałem zagadkę. Znalazłem w skrzyni pewne zaklęcie. Pierwszy raz widzę coś takiego. Być może nasze współcześniejsze działania rozbroiły pułapkę. Pokaż. Dziwne, ta magia wydaje się być przepełniona mrokiem. To musi być magia demonów. W Akademii są książki o istnieniu takiej magii i obrzydliwościach, które można dzięki niej osiągnąć. Tak wielka moc nie może wpaść niepowołane ręce. Czy możesz zabrać ten zwój do Karadora w Akademii? Powinien zdecydować, co zrobić z tą magią. Oczywiście. Dobrze, weź go. Proszę zanieść zwój bezpośrednio do Karadora. Nie pozwól, by to zaklęcie wpadło w niepowołane ręce. Okej, dobra. Spoko. Oberwało mi się nieźle. No i proszę, jesteśmy gdzieś na górze. Kurde, ta świątynia jest nieźle rozbudowana. Tu jest na przykład jakiś glen jeszcze. Dzisiaj bardzo dużo dialogów, nie? Hej, ty! Okej, ale najpierw kradzież kieszonkowa. Kim jesteś i co tu robisz? Jestem Glen Sophius, mag klasztoru i sługa Adanosa. Akademia bada tę świątynię zamieszkiwaną przez minioną cywilizację. Specjalizuję się w języku orków i jestem mile widziany podczas tych wykopalisk. Ale nie widzę, żeby ktoś tu kopał. Czy Wulfgar zabronił nam dalszych prac wykopaliskowych, ponieważ niedawno zawalił się tunel? A, że zabronił. Zniszczenia nie są duże i oczyściliśmy większość gruzu, ale Wulfgar po prostu odmawia swobody. A czemu tutaj tak stoisz? Bardzo chciałbym zobaczyć, co jest po drugiej stronie, ale kraty blokują mi drogę. Widzisz ten przełącznik na górze? No. Niestety nie mam przy sobie żadnego łuku, ani też nie umiem się nim zbyt posługiwać. Mógłbyś strzelić? Czemu nie? Spróbuję. Proszę bardzo, przełącznik. Okej. Chyba musimy wejść do środka. Same chrząszczyki tutaj są. A tam można przejść dalej, widzę chyba też chrząszczem. Zobaczmy. Dobra, zróbmy tak, ja mam chyba... O, jesteś. Cholera, jakiś posąg blokuje nam drogę. Nie możesz go zniszczyć przy pomocy magii? Żeby Wulfgar nas na dobrze wyrzucił ze świątyni, to musiałaby być ostateczność. Lepiej pomyślmy nad czymś rozsądniejszym. Spokojnie, mordeczko, ja się po prostu przemienię w chrząszczyka. Ale tutaj jest dziwnie. Tu nic nie ma za bardzo. Tu się nic nie dzieje. O kurde, dobra. Tu się ork zaraz pewnie nam pojawi. Słychać jakieś szkielety albo coś. Pazury, tytoń, leczenie. Przemiana w chrząszcza, żeby wrócić. Lewo, 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 prawo, prawo. Raz, dwa, trzy, cztery w lewo, prawo, prawo, lewo. Kurde. Raz, dwa, trzy, cztery w lewo, dwa razy w prawo, lewo, prawo. Paz umiejętności. Okej. Jakiś teleporter, nie? Te dźwięki są okropne.
Co ty gadasz, chłopie? O nie, nie. Okej, dobra, żyjemy. Ale widzę, że ten gościu... Ja już tam byłam, wzięłam co chciałam. Zaraz, co? Rozejrzeć się po całej świątyni? Dobra, Glenn, to weź się tutaj stój na razie. I się pomyśli. Ja na razie stąd spadam. Zobaczymy, co jest tutaj na dole jeszcze. Okej, w teorii... W teorii nic. O, proszę bardzo. Tu by się przydała przemianka. Oh my god! Stara moneta. Brazoleta sztuk magicznych. Kamienna tabliczka. Bardzo dużo starych monet. W porządeczku. A, i tam też można wejść jeszcze dalej. Można. O nie, tylko nie tędy. O nie, 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 dlaczego? O nie, nie możemy przecież skakać jako chrząszczyk. O ku... O Boże Święty, dobra. F12. Nie wiem, gdzie zrobiłam zapis, także będę musiała najwyżej nadrobić chwilę. Bo będzie słabo, jak tego nie ogarnę. A, przed grobowcem, dobra. To na luzie. A, jeszcze ta skrzynka. Lewo, 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 prawo, prawo, lewo, prawo. Bierzemy rzeczy. Kurde, ale ciekawi mnie... Chyba, że tutaj jest coś, czym mogę to na przykład pootwierać, nie? Tak, żeby gościu miał dostęp tutaj do tego miejsca. Zobaczymy, no na razie takiej możliwości za bardzo nie widzę. Jakby nasza postać potrafiła kucać, to byśmy stąd wyszli bez używania przemiany. Dobra, ale użyjemy jej jeszcze raz. I zaraz tam pójdziemy do tamtego miejsca na dół. I tam ogarniemy kolejne miejsce. Tylko tym razem też się pozapisuję tutaj. Dobra, pięknie. Siup, siup, siup. I teraz się odczarujemy. Jeszcze raz. Potem zaraz zobaczymy też, co ja dostałam, no nie? Z tej całej wycieczki. Dobra, przemiana. No i teraz sobie już tutaj podejdę ładnie do tego miejsca. Ciekawi mnie, co będzie w tamtym kuferku. Pięknie. Lewo, 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 prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, nie. Lewo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, 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 prawo, lewo, lewo, lewo.
Dwa razy w lewo, prawo, raz, dwa, trzy w lewo, prawo. Kurde, lewo, lewo, prawo, lewo, 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 prawo, lewo, 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 lewo. Ja pierdzielę, no nie? Co jest? Lewo, lewo, prawo, lewo, 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 prawo, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i prawo. Eliksir życia i eliksir do zręczności. Nie mogłam dostać nic lepszego. Wam powiem kompletnie nic. Czy ja tędy wyjdę? Czy będę mieć problem? Tutaj akurat tędy nie wyjdziemy. Ale wyjdziemy sobie tędy. Pięknie. No i jeszcze tutaj musimy użyć przemiany. I bailando. I tutaj jest pewnie wyjście, co? Przejścia nie ma. Co tam jest? Nic dla ciebie. A dalej? Nikt nie może przejść bez zgody Wulfgara. Dokąd prowadzi fragment? Za dużo pytań. Dokończy się świątynia. To wszystko, co musisz wiedzieć. Tak, no oczywiście my wiemy, co i jak, nie? Dobra. Myślę, że i tak ładnie nam poszło. Eliksir do zręczności i do życia pijemy od razu. Pięknie. W sumie też mogłabym się pokusić, żeby zmienić sobie pasek, ale w sumie nie ma to sensu. Mamy i tak dużo zręczności z paska. Myślę, że mamy ok ekwipunek jak na razie, chyba najlepszy. Dobra, zobaczmy, co tu jest. Berserker. Tu też możemy gdzieś chodzić. Chodźmy najpierw w tę stronę. Pusty pergamin. Tu widzę, że są tak jakby sypialnie. Okej, czyli po tej stronie nic nie było. Tutaj tym bardziej chyba nic. Same kuferki. Tutaj też sami berserkerzy. Tu jakiegoś maga mamy. Przez chwilę ścięło dziwnie gierkę. Zanim pójdę tam, to pójdę tu. Tu jest kucharz. Hej. Zobaczmy. Nie mogę z kucharzem gadać, niestety. A szkoda. Tu możemy wejść. No i tutaj mamy chyba samego w sobie Wulfgara, jak i Ajaxa, nie? Kradzież będzie trudna. Czyli z Wulfgarem samym na samym początku, a później dopiero z Ajaxem będziemy mogli gadać. Na to wychodzi. Więc wszystko zaczęło się od ciebie. Jestem już zaznajomiony z obozem. Ty i twoi ludzie wykonaliście dobrą robotę. Nie każdy zdradza kraj i króla, aby urzeczywistnić swoje wizje. Jestem pod wrażeniem tego wszystkiego. Może nawet nie dlatego, że uważam, że to słuszne, ale dlatego, że można to nazwać za sprawiedliwe. Wydaje mi się, że świat postrzega mnie na różne sposoby. Niektórzy uznają za bohatera, a niektórzy za kolaboranta. Jedyne, co jest pewne, to, że imię Wulfgar jest teraz na ustach wszystkich. W jakim świetle widzisz siebie? Nie jestem ani jednym, ani drugim. Gdyby świat był sprawiedliwym miejscem, nie byłoby potrzeby, aby ktoś taki jak ja zakłócał porządek. Wystarczającym dowodem jest stale rosnąca liczba osób, które obserwują nasze działania. Nie wiem, gdzie zaprowadzi nas ta droga, ale jest to inna ścieżka niż ta, którą kroczy książę. Dobra, wszystko pomalutku. Dokąd prowadzi przejście na tyle świątyni? Powiedz to wprost, ścieżka wykuta w skale na tyłach świątyni. Dokąd prowadzi? Nie wiem. Czego ode mnie oczekujesz? Nie mogę powiedzieć więcej niż to, że jest to dla mnie tajemnicą. Magowie wysadzili korytarz i odkryli to zapomniane przejście.
Teoretycznie powinieneś znaleźć się gdzieś w górach na pustkowy, na południowy wschód od miasta. Południowo-wschodnia część tej tutaj brzmi zbyt cudownie, by była prawdziwa. Na dodatek chodzi o pustkowie. Miałem nadzieję, że uda mi się ominąć miasto w taki sposób, aby bez przeszkód dostać się na wybrzeże, ale tak nie jest. Pustkowie nie jest dostatecznie dobrze zbadany i jest tam zbyt niebezpiecznie. Tak, wysłaliśmy tam dwie grupy zwiadowcze. Żaden z mężczyzn dotąd nie wrócił. Zamknęliśmy wejście na tyle, na ile było to konieczne, by zatrzymać tamtejsze zło. Czy mogę skorzystać z przejścia? Chciałbym wybrać się na wycieczkę na pustkowie. Czy mogę do tego celu użyć przejścia? Chcesz się przede mną wykazać, wyrobić sobie imię, czy osiągnąć coś innego? Cokolwiek chcesz znaleźć, poszukaj gdzie indziej. Jeśli chcesz zaryzykować z życiem, nie powinno cię to obchodzić. Wszyscy jesteśmy tutaj, jesteśmy realistami. Wiemy, od czego jesteśmy, do czego jesteśmy zdolni i dlaczego warto żyć. Lalwania i jej królowie się nie liczą. Chcesz opuścić ten świat na pustkowi? Nie mam zamiaru powstrzymywać wolnego człowieka, ale idź sam i pozostań sam, jak wrócisz. Powiedz strażnikowi, że może cię przepuścić. Co planujesz? Chcesz podbić miasto, czy po co to wszystko? Podbój implikuje coś w rodzaju zagarnięcia, co nie ma żadnego sensu. Chcemy decydować o sobie, pracować i żyć dla tych, którzy na to zasługują. Książę jednak na to nie pozwala. Jeśli mu się uda, każdy będzie pracować dla potężnych rodzin na kontynencie, których nigdy nie widział. Jeśli jednak zdecydujesz się żyć dla siebie, jej gniew złamie ci kręgosłup. Im więcej ludzi zdaje sobie z tego sprawę, tym lepiej. Tym sposobem miasto rozpada się od środka, jeśli wierni królowi jeszcze się nie poddali. Niestety droga do świadomości jest długa, dlatego wsparcie jest niezbędne. Wsparcie? Co przez to rozumiesz? Wiesz, ludzie w większości to ignoranci i nieroby. Jest to niezwykle pomocne, jeśli twoja codzienna rutyna zostanie zaburzona. Zaczniesz kwestionować jej znaczenie, inaczej nie będziesz w stanie tego zauważyć. Nawet jeśli jutro książę zdecyduje się na publiczną egzekucję co czwartej rodziny bez powodu, nikogo by to nie obchodziło, byle mieli przytulny kąt i co włożyć do gara, lub inaczej komfort ich życia się nie zmieni. Jeśli ignorancja jest większa niż ucisk, ucisk musi się nasilać. O ile sami nie znajdą się w takim gównie, że zwymiotują ze złości, zbuntują się tylko ci odważni, których widzisz w tej świątyni. Ponieważ to byłoby za dużo dla samego księcia, na dłuższą metę będziemy musieli walczyć ze wszystkim, co chce nas stłamsić. Oczyszczenie przyjdzie do nas, to zostaniemy wyzwoleni. Ma to duchowe znaczenie. Jak właściwie wyglądają początki wolnego obozu? Kiedy to wszystko powstało? Jak możesz sobie wyobrazić, ten obóz nie jest zbyt stary. Pod koniec 287, na początku 288 po Sarantis podjęto pierwsze kroki. Początkowo była to tylko niewielka grupa ludzi, którzy zorganizowali się wokół magów i zaczęli pracować na własny rachunek. Tak, magowie nie od wczoraj interesują się tymi murami. Bardzo im to odpowiadało. Mieli też kilku pracowników, w tym ludzi, którym nie obce było polowanie czy kowalstwo. Wokół wykopu potrzeba wielu wojowników. Jak obóz wojskowy. Jeśli wojsko zbyt długo pozostanie w jednym miejscu, przed obozem wkrótce utworzy się małe miasteczko. Właśnie tak się zaczęło, tylko mniejsze niż zwykle. No cóż, tak się stało, że po pewnym czasie pionierzy nie widzieli sensu w dalszym płaceniu podatków miastu, ponieważ nie widzieli żadnych korzyści w robieniu tego, co z dala od murów obronnych. Zwłaszcza, że postanowili działać na własną rękę. I co się wtedy stało? Księciu się to nie spodobało, uważał całą ziemię za własność miasta i królestwa, więc podatki lub cła musiały być płacone. Magowie też nie chcieli rezygnować z wykopalisk, tak samo jak inni. To się powtarzało przez jakiś czas bez żadnych rezultatów, dopóki miasto nie oświadczyło, że wykopaliska zostaną zamknięte, chyba że zapłacą miastu podatki. Myślano, że to zakończy całą historię, ale to był dopiero początek. Pionierzy postanowili odesłać rekrutów i pobrańców podatkowych z kwitem, wrócili z niczym. Aby nie dopuścić do eskalacji sytuacji, magowie zrezygnowali ze świątyni i wycofali się do swojej akademii. I czy wtedy obóz się nie rozpadł? Nie, to było jak bodziec. W ogóle nie pojawiłeś się w tej historii? Spokojnie. W mieście rozeszła się wieść o tym, kim są ci ludzie ze starej świątyni i co ich łączy.
Po prostu brakowało im zasobów wojowników i zdolnych ludzi. Miałem dość tych pierwszych i wiedziałem, gdzie szukać dobrych ludzi. Możesz zapytać, dlaczego to zrobiłem? Dlaczego najbliższy poddany księcia miałby ustąpić i poprzeć tak szalony plan? Może chciałem wyrobić sobie imię i po prostu odcisnąć swoje piętno na świecie? Może bałem się wielkiego świata w cieniu Lalwani? Może to była wyzywająca reakcja na coś, z czego w tej chwili nie zdaję sobie sprawy? Mimo wszystko zrobiłem to, ponieważ uważałem to za sprawiedliwe. Mówię to, bo na pewno bym to powtórzył. I miasto to tolerowało? Ani trochę. Podczas akcji Płaszcza i Sztyletu opuściłem miasto z ponad 30 zahartowanymi w boju mężczyznami i kilkoma innymi, a na każdym domu wywieszono ogłoszenia. Nikt tak naprawdę się tego nie spodziewał. Kiedy szok miasta minął i kilku spóźniarskich przybyło po drodze, byliśmy siłą, której królewcy nie mogli kontrolować. To było podczas trzeciego księżyca 288. Zawsze myśleli, że mają kontrolę, ale tak nie było. Rozkaz zaatakowania świątyni musiał zostać wydany bardziej z desperacji. Nie wiem, kto był odpowiedzialny. Wreszcie wyruszyli z miasta. I czy został odepchnięty? Nawet nie wiem, czy naprawdę liczyli na miażdżący atak. Skończyło się na kilku zgonach, ale mogło być znacznie gorzej. Po 2 godzinach zaczęli się wycofywać. Co wtedy? Cała armia garnizonowa Asun wraz z Gwardią Królewską została rozgromiona? Nie, była to raczej potyczka średniej wielkości z mniejszą częścią armii. Wciąż była możliwa do odparcia, ale stanowiło to dobry przykład. To miasto musiało się bardzo zmienić, jakie było wcześniej. Opuszczone. Mogę ci to powiedzieć. Magowie byli tu już od jakiegoś czasu, ale nikt nie był w stanie zerwać się, by uczynić to miejsce zdatnym do zamieszkania. Z pewnością wynikało to również z faktu, że uznano to za ich wykopaliska. W każdym razie, kiedy odeszli, ja i wielu innych nie przejmowaliśmy się i odpowiednio posprzątaliśmy świątynię. Zamówiliście meble i wszystko, co się z nimi wiąże. Tak, to też. Wiele rzeczy zbiegło się w czasie. Teraz jestem z tego całkiem zadowolony. Nie tak łatwo zauważyć, że świątynię zbudowali orkowie. Teraz stało się to symbolem oporu. Po tej demonstracji władzy sytuacja była jasna. Miasto powstrzymało się od dalszych działań wojskowych do dziś, ale nie powiedziało ostatecznego słowa. To powinno być jasne. Od tego czasu każda ze stron próbowała wykorzystać drugą, przede wszystkim ekonomicznie. W dłuższej perspektywie może to przynieść jakieś owoce. Oczywiście niektórzy sprytni handlarze nie przestrzegają zakazu handlowego z miastem. Do tego czasu nadal rozwijamy się i wykorzystywaliśmy sytuację jak najlepiej. Magowie znów są w świątyni, tylko z niewielką różnicą, że teraz płacą za pracę tu. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. W tej chwili nie wygląda to źle. Więc rozmawiałeś ze starym Wulfgarem? Tak, a co, to zabronione? Wulfgar może pełnić wiele ról, co od ostrożnego człowieka po agresywnego uzurpatora. Wszystko zależy od nastroju. Powinienem się bać? Nie, tylko pamiętać, aby niepotrzebnie go niczym nie prowokować. To może przynieść owoce, których niektórzy nie chcieliby zbierać, ale dla niektórych nie ma nic lepszego. Jeśli wiesz, do czego zmierzam. Rozmawiałeś ze mną, ale nie powiedziałeś mi, z kim mam do czynienia. A jak, sprowadzę i trenuję jednostkę berserkerów. Czy to dlatego Wulfgar traktuje cię jako chroniarza? Dlaczego tak na mnie patrzysz? W tej świątyni nie potrzebuje ochrony. W innych wypadkach zawsze otacza się ludźmi, którzy są mu bliscy i którym może zaufać. A inaczej, jakie masz tu obowiązki? Jak powiedziałem wcześniej, to ja trzymam w kupie ten oddział myślących jedynie o walce berserkerów. Jeśli rozmawiasz z kilkoma, zrozumiesz, że nie zawsze jest to łatwe. Okej. Moi drodzy, bo powoli... Orkowie, tam są orkowie. Co ty mówisz? Właśnie zauważyłem 2 zwiadowców orków przed wejściem na pustkowie. Właśnie przybyli i wydaje się, że robią sobie przerwę. Widzieliście? Widziałeś tylną straż? Nie, ukryłem się. Nie było tylnej straży, ale na pewno byli to zwiadowcy, którzy prawdopodobnie będą chcieli w następnej kolejności udać się do świątyni. Dobra, wyślę kilku ludzi, żeby ich szybko i sprawnie załatwili. Nie mogą uciec. Mogę zająć się tym problemem. Sam chcesz stawić czoła 2 orkowym zwiadowcom? Cóż, jeśli masz tyle zaufania do swoich umiejętności, możesz spróbować. I tak uznajmy jednego mężczyznę za bardziej zbieg okoliczności.
to by ich nie zaalarmowało. Możesz spróbować, ale jeśli nie będziesz wystarczająco szybki, moi ludzie załatwią zwiadowców. Zacznę szukać ludzi od do oddziału. Dobra, moi drodzy, bo tak trochę tutaj się nam zrobiło bardzo gorąco. Myślę, że moi drodzy, sobie zakończymy odcinek w tym miejscu, ponieważ no jednak kurczę, no nie chcę, żeby był zbyt długi. Trochę się nagadałam też, więc chciałabym odpocząć od tej gadki szmatki, od czytania dialogów. Także moi drodzy, w kolejnym odcinku dokończymy sobie rozmowę z Ajaxem. Pójdziemy też wykończyć orków. Czy to jest jakiś questik konkretny? Tak, orkowy zwiad. Także myślę, moi drodzy, że się tym zajmiemy. Spróbujemy też zrobić coś z tymi zadaniami, jak ciekawość Glena w poszukiwaniu odpowiedzi. No i zobaczymy, jak nam się tutaj ta fabuła pociśnie. Możliwe, że też spróbujemy zrobić zadania najsilniejszy z silnych, ale to dopiero się okaże później. Tak więc to tyle ode mnie. Jeżeli Wam się odcinek podobał, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Zapraszam Was też na Discorda, link macie w opisie pod filmem. Ja już lecę montować dla Was ten film i lecę sobie zrobić coś do jedzenia, bo głód nie wybiera. Trzymajcie się i cześć!